Proszę Państwa, krótko o HIL. HIL to jest stowarzyszenie z biurem w Brukseli, w skład którego wchodzi 65 organizacji członkowskich. To są zarówno stowarzyszenia, jak i federacje, na przykład IFA czy IRS, to są znane federacje dla pulmonologów. I zajmujemy się czymś, można powiedzieć, że bardzo prostym, a wbrew pozorom bardzo trudnym, czyli przekazanie wiedzy naukowej do społeczeństwa, ale także do polityków, celem tworzenia lepszej polityki zdrowotnej, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Czyli staramy się, aby te nasze ustawy, te nasze regulacje były oparte na wiedzy, którą posiadamy z badań naukowych. Więc można powiedzieć, że nic prostszego, a w rzeczywistości nic bardziej trudnego. Tutaj, ponieważ już jest koniec, postanowiłem tę prezentację zrobić tak, żeby była w pewien sposób interaktywna. Jak Państwo myślą, ten zapis, który tutaj się znajduje, skąd go zaczerpnąłem? Dokładnie, to jest z Konstytucji. Też mam nagrody, tutaj materiały chwilę na końcu będę pokazywał. I to już się znajduje na samym początku, to jest w pierwszych artykułach, więc prawo do ochrony środowiska jest czymś bardzo twardym tak naprawdę, jeśli chodzi o prawodawstwo polskie. My tą jakość środowiska powinniśmy mieć zapewnioną, no to jest główny dokument prawny w Polsce, a tak do końca nie jest. No może popatrzmy, jakie są też tego przyczyny. Jeśli chodzi o najlepsze dane dotyczące, powiedzmy, ankietowe dane świadomości społecznej na temat problemów jako środowiska, to są dane z ankiety Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Tu było pytanie, było 14 różnych, różnych, powiedzmy, sektorów. Jak Państwo myślą, na którym miejscu wśród ankietowanych jest ochrona środowiska? 14 to jest, są to... Bardzo blisko, tutaj słyszałem 15, bardzo blisko. Tutaj jest ochrona środowiska, jeśli chodzi o coś ważnego dla Polaków. Natomiast proszę popatrzeć, mówimy o ochronie zdrowia. No, mieliśmy już tyle prezentacji, no, to jest jednak temat połączony. Mówimy o pracy, no, jednak zwolnienia czy hospitalizacje, także jest temat połączony. No i także mógłbym mówić dalej o gospodarce. No, jeśli mamy więcej osób, które musimy leczyć, no to wtedy gospodarka także gorzej się rozwija. Więc tak naprawdę ten temat, wbrew pozorom, bardzo mocno oddziałuje na te główne tematy, które się znajdują na samej górze, jeśli chodzi o opinię Polaków. No, kwestia przekazania tej wiedzy do społeczeństwa, no, to jest w pewien sposób problematyczne, ale popatrzmy dalej. Kolejna kwestia, jak Państwo myślą, największy problem środowiska naturalnego wśród Polaków. Co jest na pierwszym miejscu? Tutaj może Państwa nie zdziwię, cały czas są to odpady. Natomiast na drugim miejscu już jest zanieczyszczenie powietrza. Więc ten temat, jakkolwiek ochrona środowiska czy środowisko naturalne nie jest wysoko wśród priorytetów, to w kwestii samego środowiska naturalnego temat zanieczyszczeń powietrza jest już dosyć wysoko. Teraz, dlaczego to jest ważne? Aby to powietrze poprawić, trzeba patrzeć na ten taki trójkąt, który jest rzeczywiście bardzo ważny. Czyli spotykamy się w instytucie, mówimy o wiedzy, która jest wynikiem badań naukowych. Natomiast, aby ta wiedza zadziałała, to po pierwsze społeczeństwo, czyli wyborcy decydentów muszą o tym wiedzieć. Po drugie, decydenci także w jakichś bezpośrednich rozmowach, czy to właśnie przez media, czy bezpośrednie, czy przez nasze organizacje pozarządowe, muszą tą wiedzę przekazać. Dlaczego to jest ważne? Bo jeśli chcemy uzyskać czyste powietrze, potrzebne są nie tylko fundusze, ale chęci, zarówno chęci ze strony decydentów, zarówno ze strony społeczeństwa, a także możliwości. Czyli po pierwsze, czy możemy to zanieczyszczenie zmniejszyć, czy mamy rozwiązanie prawne czy techniczne, no i także fundusze, zarówno fundusze dla społeczeństwa, no, ale także fundusze na pogłębianie tej wiedzy. To wszystko musi razem działać, abyśmy mieli to czyste powietrze. Czyli ten element społeczeństwa, czyli wiedzy społeczeństwa na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, jest elementem również ważnym. No i teraz, proszę Państwa, o krakowskim alarmie smogowym trochę. Dlaczego? Dlatego, że jak mówimy o społeczeństwie i o mediach, to krakowski alarm smogowy 2 lata temu rozpoczął akcję, która zaczęła ten temat jakości powietrza coraz mocniej do mediów przekazywać. I taka anegdotka, którą na ogół powtarzam w takiej konferencji. 2 lata temu miałem akurat wywiad w tym temacie w Warszawie, w tak zwanym prime time, w sobotę o 12:00, idealny czas, żeby mówić o tak ważnych tematach. 15 minut wywiadu, po 3 minutach
głos redaktora, musimy przejść do czegoś ważniejszego. Wybrano nowego trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej. I to jest pokazane jak... No więc, prawda, to skoro mamy tak ustawione poszczególne tematy, to nie ma się czemu dziwić, że dwa lata temu była taka sytuacja... A teraz za chwilę pokażę Państwu, no to jest, są te zdjęcia z tego marszu, jaka sytuacja jest obecnie. Największą pracę, jeśli chodzi o ten ostatni okres, zrobiła Gazeta Wyborcza, rozpoczynając cykl Chcę oddychać po ludzku. Część osób, no nawet dosyć duża część sali, która tu się znajduje, udzielała wywiadów. Ja już nie chcę wchodzić w aspekty techniczne współpracy i tego, jak ten wywiad wyglądał. Ważne jest to, że media inne również ten temat podchwyciły. To zaczęło dosyć mocno się rozwijać. No i zaczęły inne media, ale zarówno te media główne, radia opiniotwórcze, ale także portale dotyczące samego zdrowia. Też temat zanieczyszczeń powietrza zaczęły traktować. Tutaj w prezentacji, nie pamiętam, który dokładnie, także było mowa o Guardianie, który mówił o jakości Polski. Tutaj chciałbym powiedzieć, że te wywiady też są dzięki osobom, które znajdują się na sali, więc można powiedzieć, że tę tematykę jakości powietrza w mediach na tyle poważnie udało się ustawić, że media zagraniczne się także tym interesują, no co jest pewnego rodzaju, no, można powiedzieć, ewenementem, bo porównując z tą reprezentacją Polski, ważkim tematem, a jakością powietrza, to przez dwa lata się bardzo dużo udało zrobić. I proszę Państwa, takim ważnym kwestią jest, jak to zaangażowanie wygląda w rzeczywistości, jak ta świadomość wygląda w rzeczywistości. Jedna kwestia jest, jeśli zakreślamy w ankiecie pewien punkt, a inna kwestia, jeśli trzeba się podpisać imieniem i nazwiskiem. I to bardzo się mocno rozchodzi, znaczy niesamowicie to się mocno rozchodzi. I jest parę metod, jak do tego może dotrzeć. Chociażby działanie Polskiego Alarmu Smogowego. Tutaj mamy reprezentanta na sali, bo Polski Alarm Smogowy jest stowarzyszenie, mamy tutaj reprezentanta z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. I obecnie ten apel już podpisało powyżej 9 tysięcy osób, więc to zaczyna ta liczba rosnąć. Mówiąc inaczej, wyborcy, którzy są zainteresowani tym problemem, zaczynają się uwidaczniać, bo tak decydenci patrzą. Znaczy nie kto się interesuje problemem, tylko kto będzie głosował. Znaczy, więc tak trochę to wygląda. My także skupiamy się jako HIL na kwestiach związanych ze współpracą ze środowiskiem medycznym. I tutaj ten apel był podpisywany przez osoby, ale także przez instytucje medyczne. I tutaj chciałbym podziękować Wojskowego Instytutu Medycznemu, który jako pierwszy podpisał ten apel, ale także Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, które także podpisało. I patrząc dalej, no to właśnie to jest ta uchwała, którą pan doktor czytał, która jest pewną odpowiedzią na nasze zapytanie, więc rzeczywiście te środowiska medyczne ten problem coraz bardziej wyczuwają. I tutaj w pewien sposób w nawiązaniu do tego, co pan profesor Krzyżanowski mówił na początku, sytuacja w kwestii zaangażowania środowiska medycznego polepszyła się w stosunku do tego, co było dwa lata temu. Czy jest na wystarczającym poziomie? Nie. I na końcu powiem dlaczego i co może być, żeby było na wystarczającym. Jeśli chodzi o działalność HIL, to my zajmujemy się także edukacją, no, można powiedzieć u podstaw. Mamy różnego rodzaju materiały o różnego rodzaju źródłach zanieczyszczeń. To jest kwestia energetyki węglowej, dlaczego jest ważne, o tym za chwilę. Kwestia spalania w domach. Ogólne informacje, które zresztą się też pojawiło w Polskich Dni Spirometrii, Światowych Dni Spirometrii rok temu. No i także najnowszy materiał, który dotyczy zanieczyszczeń powietrza. Warto jest patrzeć na patronaty. Tutaj wszędzie zobaczymy Wojskowy Instytut Medyczny, który, jak mówiłem, bardzo wspiera działalność i w Polsce, ale to nie tylko jedna organizacja, bo tu mamy także PTHP. Przykryłem, ale nie widać, ale jest rzeczywiście w tym miejscu. No i także federację, no, znaną tutaj na forum Wojskowego Instytutu Medycznego. Ja, proszę Państwa, my na konferencjach mówimy o ogólnie źródłach zanieczyszczeń, o wysokiej energetyce i także o niskiej. Dlaczego ta wysoka energetyka, która w tych prezentacjach się nie pojawia, u nas się pojawia? Proszę Państwa, to są same koszty tylko i wyłącznie energetyki. I teraz na samym początku była mowa o poziomach WHO. I także pani Dorota Jarosińska pokazała wyniki, tu już nie chciałem odwoływać jeszcze raz, wyniki IASA. Jeśli chcemy uzyskać poziom WHO wynoszący w sumie sprzed 5 lat 10 mikrogramów na metr sześcienny, to przy tak wysokim tle, jak mamy dzisiaj, za 20 lat, za 30 lat, przy takim oparciu energetyki nie osiągniemy tego. Znaczy, to, żeby było jasne, nie chcę umniejszać
główny źródeł niskiej emisji transportu. Natomiast jeżeli chcemy patrzeć w przyszłość, a inwestycje w energetykę to są inwestycje kilkudziesięcioletnie wręcz, to nie osiągniemy tego poziomu WHO. Na razie mówimy o poziomie unijnym, którego nie możemy uzyskać, ale w 2030, 2040 nadal ta energetyka, jeśli nie będzie zaznaczona tych zmian, będzie w takim miksie, jak jest teraz, to nigdy nie osiągniemy tego poziomu WHO-owskiego. A przy tym poziomie WHO-owskim nadal widzimy, nawet poniżej tego poziomu, nadal widzimy straty zdrowotne. Stąd też warto o tym rozmawiać, tylko trzeba ten kontakt zrobić, dlaczego, prawda, o tym się powinno rozmawiać. Tutaj mamy materiał, to jest ten drugi materiał, który mamy jednak pewną część tekstu, ale także mamy grafikę. To jest dla osób, które są już w jakiś sposób zainteresowane. Na końcu mamy najnowszy materiał, który jest małą broszurką B5, dużo grafiki. Ktoś pierwszy zobaczył ten problem, może szybko przejrzeć. Te materiały udostępniamy różnym rodzajom programów dotyczących niskiej emisji. Żeby było jasne, to mamy budżet na to, więc tutaj nie jest oferta komercyjna w ten sposób. Mamy pewną część materiałów wydrukowanych, którą udostępniamy. I także będziemy zaczynali kampanię związaną także z uświadamianiem w przychodniach, dlatego że jeden z powodów, dlaczego lekarze nie mają czasu o tym mówić, to jest to, że lekarze nie mają czasu. To jest jeden z problemów. Rozwiązanie też będzie w pewien sposób na koniec. A drugim takim odbiorcą będą także politycy. Niedługo zbliżają się wybory parlamentarne. No i warto jest, żeby ten temat jakości powietrza także znalazł się w dyskusji dotyczącej ogólnie priorytetów. Bo tak jak profesor Krzanowski, tak jak doktor Badyda pokazywał, docent Badyda pokazywał, kwestia zanieczyszczenia powietrza jest dosyć ważna. Jest to dosyć znaczące ryzyko zdrowotne w Polsce. I teraz, proszę Państwa, co możemy zrobić? Co tutaj wszyscy na sali możemy zrobić? Tutaj są część rozporządzeń, w których działaliśmy także wspólnie tutaj z osobami, rozporządzenia dotyczące jakości paliw stałych. To jest dosyć ważne, dlatego że w Polsce w rejonach południowych pali się niskiej jakości węgla, co wpływa dosyć mocno na zanieczyszczenia. Tutaj także są opinie instytucji. Jak zwykle nie mam czasu, żeby mówić o Krajowym Programie Ochrony Powietrza. Jedno zdanie tylko powiem. Jest to program niewiążący prawnie, więc to jest jego główny zarzut. Znaczy, że cokolwiek w tym programie byłoby, nie mam pewnej możliwości, żeby to być rozwiązane. Natomiast ostatnie, proszę Państwa, tu przepraszam za przedłużenie, pół minuty chcę poświęcić, jest to ustawa o zdrowiu publicznym. Pierwsza ustawa w Polsce, która wprowadzi profilaktykę generalnie chorób, która wprowadzi specjalistów od ustawy od zdrowia publicznego. Czegoś takiego do tej pory w ogóle nie ma. Ta ustawa ma przewidziany budżet, ma przewidziany komitet, który steruje, ma przewidziane monitorowanie. Nie ma przewidziane jednej rzeczy. Nie ma przewidzianych czynników, czy raczej uwarunkowań środowiskowych zdrowia. Czyli generalnie w tej ustawie nie ma czynnika jakości środowiska jako czynnika, które zagraża zdrowiu. Niestety tak się składa, że do 27 kwietnia, czyli do poniedziałku, jest czas na zgłaszanie uwag. I naprawdę zachęcam Państwa, sama ustawa ma 13 stron, aby napisać w paru miejscach, na końcu będzie mój e-mail, mogę wysłać przodek wtedy, to moją opinię, w tym środowiska, w paru aspektach, w tym środowiska, to jest mój e-mail. Jeśli uda nam się w ustawie o zdrowiu publicznym wstawić element środowiska, to naprawdę bardzo dużo uzyskamy w kwestii połączenia tego, czego nie było, sektora zdrowia z jakością środowiska. I to byłby taki ewenement na temat współpracy z lekarzami. Więc to naprawdę gorąco Państwa zachęcam. Jeszcze raz pokazuję swój e-mail, to jest moje koleżanki, którą współpracuję, mój e-mail, więc jakby Państwo chcieli ten przodek, który może potem wysłać do ministerstwa drogą mailową, to jest wystarczająco. Gorąco jeszcze raz zachęcam i dziękuję za uwagę.